Po kontroli przeprowadzonej przez Urząd Kontroli Skarbowej w Starostwie Powiatowym w Wałbrzychu okazuje się, że z powodu pewnych błędów starostwo może być zmuszone do zwrotu około 1,5 miliona złotych subwencji oświatowej za rok 2010. Z wnioskiem do starosty o wyjaśnienie sytuacji związanej z informacjami z Urzędu Kontroli Skarbowej zwrócili się radni opozycyjni z Longinem Rosiakiem na czele, ponieważ zaniepokoił ich fakt, że nad starostwem wisi groźba konieczności zwrotu sumy, która mogłaby poważnie zachwiać budżetem. Okazało się, że inspektor z Urzędu Kontroli Skarbowej dopatrzył się błędów w danych wprowadzanych do systemu informacji oświatowej przez dyrektorów kilku placówek z terenu byłego powiatu wałbrzyskiego. Dane te były podstawą do naliczenia subwencji oświatowej w 2010 roku. Mówimy to głównie o ośrodkach szkolno-wychowawczych, o młodzieżowych ośrodkach socjoterapii. Prawdą też jest, że kontrolujący zakwestionował naliczenie subwencji na prawie 1,5 miliona złotych, dokładnie na 1 451 tysięcy złotych. Jest to dopiero protokół kontroli Urzędu Kontroli Skarbowej. W ciągu 2 tygodni mieliśmy możliwość złożenia wyjaśnień i zażaleń i zakwestionowania pewnych danych wykazanych w protokole. To też zostało uczynione. Dosyć szczegółowo została każda placówka poddana badaniom. Dosyć dużo orzeczeń w trakcie kontroli zostało dołączonych do wyjaśnień. Także zakwestionowaliśmy niektóre ustalenia, które były wprowadzane przez przez panią kontroler z UKS-u. Radni z opozycji domagają się, aby wyjaśnienia w tej sprawie złożyły osoby, które wówczas były odpowiedzialne za wprowadzanie i analizowanie tych danych, łącznie z ówczesnym skarbnikiem powiatu Ewą Kłusek. Część z placówek, o których mowa, przeszło w ubiegłym roku pod zarząd władz miasta Wałbrzycha, które zdaniem radnych również powinny wziąć udział w wyjaśnianiu sprawy oraz ewentualnie partycypować w kosztach, jeśli pieniądze trzeba będzie zwrócić. Odbyło się też spotkanie, na które to spotkanie został zaproszony prezydent miasta Wałbrzycha, pani skarbnik z gminy Wałbrzych, jak również dyrektorzy placówek oświatowych, którzy od 1 stycznia 2013 roku przeszli do gminy Wałbrzych, bo zakwestionowane placówki, czyli zawyżona subwencja według kontrolujących z UKS-u, dotyczy dwóch placówek naszych, jest to placówka w Walimiu i nasza placówka w Mieroszowie. Natomiast trzy placówki oświatowe są to placówki, które od dnia 1 stycznia 2013 roku odeszły i w tym momencie są pod jurysdykcją gminy Wałbrzych. Na tę chwilę trudno nam wypowiedzieć się, jaka będzie ostateczna decyzja, ponieważ nasze wyjaśnienia i zażalenia Urząd Kontroli Skarbowej przesyła do ministerstwa i dopiero ministerstwo wyda stosowną decyzję i określi ewentualną kwotę do zwrotu. Wspomniana kwota, wstępnie prawie 1,5 miliona złotych, to dużo dla powiatu, którego całoroczny budżet wynosi niespełna 40 milionów. Radnych opozycji zbulwersował fakt, że zarząd powiatu nie poinformował radnych o tej sprawie i musieli sami prosić o wyjaśnienia. Starosta tłumaczył, że miał zamiar poinformować radę dopiero po otrzymaniu odpowiedzi na zażalenie. Argument ten nie przekonał Longina Rosiaka, który po raz kolejny dał staroście żółtą kartkę, grożąc, że następna będzie czerwona.